Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Language Media Laboratory na Hokkaido University. I tutaj postanowiłem nagrać film o naszych TTS-ach, ponieważ jest tutaj bardzo ciekawe pomieszczenie, które tematycznie idealnie do tego pasuje. Jest ono tutaj za tymi tajemniczymi drzwiami o nietypowej klamce, którą, jeżeli się naciśnie, drzwi się nie otwierają. Jeżeli natomiast się jej nie naciska, drzwi się otwierają. Cóż więc jest w środku? Jest to studio nagrań. Tutaj malutkie. Dużo różnych przedmiotów ułożonych. Oczywiście głównie po to, żeby rozpraszać dźwięk na ścianach. Funkcja magazynowa jest tylko dodatkiem. No i właśnie między innymi w takim pomieszczeniu wyciszonym można nagrywać głos lektora do TTS-ów. Więc jeśli chodzi o TechMo, to jesteśmy bardziej kojarzeni z rozpoznawaniem mowy. Natomiast synteza mowy, czyli TTS-y, były od początku w naszym zamyśle jako nasz cel. Dlatego też właśnie jest nazwa TechMo, czyli technologia mowy, a nie rozpoznawanie mowy. Zresztą przez chwilę nawet się zastanawialiśmy, czy nie nazwać spółki przetwarzanie mowy spółka z o.o. Bo właśnie synteza była czymś, w co od początku wierzyliśmy. Natomiast no wtedy były inne czasy. Przede wszystkim na rynku królowała Iwona. Bardzo dobre rozwiązanie techniczne, bardzo zakorzenione biznesowo. Potem Iwona w jakimś sensie z dużej części rynku została wyjęta. Rozwiązania techniczne ogólnodostępne jeszcze bardziej się ulepszyły. No i właśnie mniej więcej 3 lata temu my postanowiliśmy, że tak powiem, dużo mocniej uderzyć w ten rynek syntezowania mowy polskiej. I zaczęliśmy od głosu Konrada. Konrad jest aktorem głosowym i nie tylko głosowym. To było nasze pierwsze podejście, bardzo wiele się w nim nauczyliśmy. Niestety głos Konrada w tej chwili nie jest zbyt wiele wykorzystywany. Zarówno wielu z naszych klientów, jak i nasz zespół techniczny uważa, że ma swoje takie, powiedzmy, niedoskonałości, nie w sensie płynności, ale jakby odbioru, w jaki sposób jest odbierany przez ludzi. Ja osobiście bardzo lubię Konrada, zarówno głos, jak i samego aktora, no ale trudno się kłócić i z klientami, i ze swoimi pracownikami naraz, więc niestety Konrad szedł sukcesywnie w odstawkę. Natomiast wszystkie nasze pozostałe wdrożenia to już jest głos żeński, zrobiony mniej więcej 1,5 roku temu. Masza, która się okazała bardzo dużym sukcesem. Jej pierwsze użycie, takie już jakby, pod które w jakimś sensie była w ogóle robiona, to była obsługa w firmie Vectra, zrobiona, voicebot zrobiony przez firmę Sprint. Natomiast w tej chwili Masza jest też używana w wielu innych voicebotach, a więc tak, po pierwsze EvoBot 2 i to jest głównie obsługa klientów TUZ, czyli ubezpieczenia. Ravnetix, który obsługuje operatora kart płatniczych. Voice Contact Center, który obsługuje firmę Kruk, tego Kruka od ściągania długów, nie Kruka od biżuterii. Alior Bank, no to chyba jest najintensywniejsze w tej chwili, największy wolumen ruchu. Bardzo duże wdrożenie. Firma IntelliWise także licencjonuje nasz TTS Masza. Jest także Masza licencjonowana do spółki Unima 2000. No i w tej chwili to jest chyba tyle tych użyć, czyli około 10 voicebotów już pracuje z naszym syntezatorem. Zarówno duże, jak i bardzo, zarówno bardzo duże, jak i całkiem małe. Różnie to bywa. W tej chwili pracujemy nad 2 nowymi głosami. Oba to są głosy męskie.
Nasz nowy własny głos męski to jest Michał. Jego już takie wstępne próbki podajemy, natomiast no nie jest on jeszcze używany produkcyjnie. Cały czas szlifujemy. To jest właśnie ta taka niewidoczna praca, po której też ktoś się później pyta, czemu to wszystko tyle kosztuje, przecież coś tylko naciska i gra. Natomiast no tutaj koleżanka i koledzy od kilku miesięcy mają już wszystkie nagrania lektora i dalej tam różne rzeczy szlifują, żeby było jak najlepiej. No i podobnie jest z drugim głosem, który właśnie w tej chwili jest u nas na ukończeniu. To jest też głos męski, to jest głos dedykowany, robiony dla jednego z banków w Polsce. Nie za bardzo możemy powiedzieć dla którego, nie za bardzo możemy go puszczać, znaczy w ogóle nie możemy go puszczać, no bo to jest głos dedykowany, czyli z własnością banku. I tu właśnie natomiast warto powiedzieć trochę o głosach dedykowanych. Skąd się wzięła ta idea? Na przykład właśnie głos Iwona, on był w wielu miejscach wykorzystywany. I jakby stał się takim głosem powszechnym. Czasami nawet był wykorzystywany do różnych kawałów. Ja sam widziałem filmik na YouTubie, gdzie studenci głosem Iwona zamawiają pizzę i się z tego bardzo cieszą. Możliwe, że to było zabawne dla nich w trakcie na pewno. Natomiast no myślę, że żeby ten sam głos obsługiwał bank albo jakąś firmę ubezpieczeniową, to niekoniecznie jest, prawda, dobra opcja. Żeby jeden głos obsługiwał bank, znaczy kilka banków, to też myślę, że niekoniecznie jest wymarzona sytuacja dla działów marketingu i PR-u tych banków. No, dlatego właśnie my dla instytucji, które dbają o swoją markę i które mają powyżej powiedzmy 50 rozmów na raz, zdecydowanie polecamy wykonanie głosu dedykowanego. To jest usługa, która kosztuje u nas dodatkowo 20 tysięcy euro. Do tego oczywiście dochodzi głos lektora i wynagrodzenie dla lektora. No tutaj koszty mogą być bardzo różne. My początkowo mówiliśmy o 40-60 godzinach, natomiast właśnie nauczeni doświadczeniem z kolejnymi głosami oraz mając pewne dane z poprzednich głosów, jesteśmy w stanie wykonywać te głosy dedykowane coraz szybciej, no i de facto coraz mniejszym kosztem i mniejszą pracą lektora. Natomiast w wypadku lektora czasami się płaci też po prostu za jakby markę tego lektora, prawda, jeżeli to jest ktoś rozpoznawalny. No i tu jest jedna z decyzji, którą ktoś, taki odbiorca tego głosu dedykowanego musi podjąć. My generalnie raczej polecamy, aby tym dawcą głosu dedykowanego nie był ktoś znany, żeby to był profesjonalista, spec od, lub specka powiedzmy, od nagrań, czyli aktor głosowy, ale żeby to nie był aktor znany na przykład z filmów, czy z jakichś innych publicznych wystąpień, z kilku powodów. Po pierwsze, no VoiceBot może działać dość długo, prawda, i ten głos syntezowany, on się nie będzie zmieniał. Natomiast głos aktora później znany w firmach będzie się zmieniał. Aktor się będzie starzał, jego wizerunek też się będzie zmieniał. No i zacznie się to tak rozjeżdżać. Trochę będą dylematy, jakby jak to robić, prawda? Wszystko zacznie być niespójne, bo ludzie będą widzieć dość podeszłego wiekiem aktora. Głos będzie z nim kojarzony, ale z przeszłości, więc tak z jednej strony może być takie poczucie, że to jest coś starego. Z drugiej strony ludzie mogą być zaskoczeni i tutaj dlatego to jest taka pewnego rodzaju na długą metę pułapka. Natomiast drugi problem, jeszcze chyba wydaje mi się większy, to jest to, że nie za bardzo mamy pewność, co ten aktor będzie robić w przyszłości. Wiemy, że na przykład niektórzy aktorzy stawali się lub chcieli stawać się nie aktorami, tylko politykami. Może więc taki dawca głosu banku na przykład stać się politykiem takiej czy innej opcji. No bank powinien być raczej dość apolityczny, prawda? Może też w jakąś działalność społeczną się zaangażować, która też niekoniecznie może być jakby w pełni zgodna z dążeniami wizerunkowymi banku. Dlatego raczej polecamy, żeby to był jak najlepszy, ale jednak taki nazwijmy to dość anonimowy głos. Do tego jeszcze dochodzi kwestia głosów ratunkowych. Ja o nich tutaj na razie dużo może nie będę mówić, ale głosy ratunkowe to jest taki temat, który my między sobą coraz częściej rozmawiamy. Też już zaczęliśmy mieć pytania z zewnątrz. W tej chwili rzeczy takie jak głos ratunkowy, czyli głos dla kogoś, kto traci swój naturalny głos w wyniku jakiejś choroby czy operacji,
No, rzecz, która się dzieje, ale raczej w krajach bogatych, takich jak Japonia i Stany Zjednoczone. Natomiast ja myślę, że to się w Polsce też zacznie dziać. Tu jest kwestia oczywiście, w jakim modelu, czy to ma być taki model właśnie usługowy, czy bardziej taki model ubezpieczeniowy, że ktoś deponuje głos, płaci jakąś relatywnie niewielką składkę, jeżeli okazuje się, że potrzebuje tego głosu, no to wtedy spój ubezpieczeniowy i on jest wykonywany. Jest też tutaj kilka możliwych jakby sytuacji. Jedna jest taka, że ktoś w jakimś sensie niespodziewanie traci głos i wtedy no, to jest większe zadanie, potrzeba go odtwarzać z jakichś nagrań historycznych, które nie mają takiej treści, na jakiej my byśmy chcieli budować głosy. Czasami jest tak, że wiadomo, że ktoś w wyniku operacji, która jest niezbędna, straci głos. No, to jest najczęściej rak krtani na przykład, prawda? I wtedy tuż przed operacją można jeszcze zrobić nagrania według naszego know-how, według naszych korpusów i taki głos ratunkowy dla tej osoby wykonać, żeby później mogła go w różnych urządzeniach używać. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Zapraszam też oczywiście do korzystania z wszystkich naszych technologii głosowych i w ogóle zapraszam do rozmawiania z maszynami. Dziękuję.